Brawo ty! Aż światło Hama załączyła! Poszkodowanych żółtych i czerwonych mamy w sumie 17. Ponad 300 osób brało udział w tegorocznych manewrach ratowniczych zorganizowanych na terenie gminy Alwernia. Odbyły się one już po raz siódmy. Gotowi? Jeszcze, ale nawet mało. Ej, potrzebujemy tu kogoś! 7 lat temu zmarł nasz naczelnik, gospodarz, starszy ogniemistrz Stefan Skrzydlewski, który był współzałożycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Szanowie oraz jej pierwszym naczelnikiem. I aby upamiętnić jego cześć, postanowiliśmy zorganizować takie ćwiczenia rangi powiatowej. No i od tamtego czasu przez 7 lat co roku te ćwiczenia są organizowane. Mamy dwie na razie karetki do transportu, pozostałe karetki zabezpieczają zdarzenie na razie jeszcze. Dziękuję. Ideą tych manewrów jest sprawdzenie umiejętności i szkolenie jednostek OSP działających na terenie powiatu szanowskiego. System doskonalenia już w jednostkach OSP jest utrudniony. Nie mają takich dużych możliwości. W związku z tym te manewry dają dużą możliwość do tego, żeby można sprawdzić swoje te umiejętności i zdobytą wiedzę. Nowum tegorocznych ćwiczeń był fakt, że strażacy mieli wezwania do 5 różnych zdarzeń. W praktyce oznaczało to, że jednostki nie jechały jak dotąd w jedno miejsce, ale dysponowano je w zależności od ich specjalizacji. Najpierw doszło do tak zwanego zdarzenia masowego, czyli wypadku busa przewożącego kilkanaście osób. Kraksa miała miejsce na drodze z Alwerni do Okleśnej i oprócz wspomnianego busa w zdarzeniu uczestniczyły dwa auto osobowe i samochód dostawczy. Dlatego reasumując, dwie osoby jeszcze są w trakcie wyciągania i udzielenia pomocy. Może wejść tam? Ej, macie koc, może wyjdę tam, zarzucę koc, wyjdę i rozbijemy w te szybę. Drzwi się da otworzyć, byliśmy tam. No to koc daj ci. Zarzuć na niego ten koc, tak żeby go przykryć. Tylko musisz tylko nie wchodź do środka, nie wchodź, bo nie mamy stabilizacji drzwi. Dobra. Przechyl je jeszcze poza. Dobra. I zarzuć tylko koc, nie wchodź tam. Dawaj. Przyłbica i szybę. Nie bij, tylko postaraj się wyrwać. Tu jednostki OSP miały możliwość pokazać swoje umiejętności w zakresie ratownictwa drogowego. W tym czasie do komendy straży dotarło też zawiadomienie o osobie, która utknęła na półce skalnej i trzeba ją stamtąd ewakuować. Jak przyznaje koordynator manewru, było to jedno z trudniejszych zadań, przed jakim stanęli uczestnicy tych ćwiczeń. Musieli w tym przypadku wykorzystać umiejętności z zakresu ratownictwa wysokościowego. Ich koledzy zmierzyli się w tym czasie ze zdarzeniem, do którego doszło na zalewie Skowronek. Strażacy musieli ewakuować z wody osoby, które się w niej znajdowały. Dwie wypadły z łódki, dwie znajdowały się na łódce, nie miały możliwości dopłynięcia do brzegu. Szanów 990, tu jest pożarki odbiór. Tymczasem na pomoc jednostek OSP i ratowników medycznych czekali poszkodowani w kolejnym wypadku drogowym symulowanym w ramach ćwiczeń. Bierzemy do punktu, stawiamy koło karetki. Dobra. Tam mamy jednego, drugiego, czekamy, aż dojadą do nas pozostałe zespoły. Nie lubię tego. Bardzo zależało nam na tym, żeby strażacy przećwiczyli swoje umiejętności z zakresu ratownictwa technicznego, czyli użycie sprzętu hydraulicznego. Nie zabrakło także tego, do czego najczęściej wzywani są strażacy, czyli pożaru domu. Ćwiczenia trwały kilka godzin. Oprócz strażaków ochotników uczestniczyła w nich Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, która zajęła się głównie dowodzeniem. Nie zabrakło także policji i ratowników medycznych. Wszystko po to, by zobaczyć, gdzie popełniane są ewentualne błędy i je poprawiać. Na podstawie zebranych informacji i tych wniosków, które teraz analizujemy, muszę powiedzieć, że stan przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu szanowskiego jest na poziomie dobrym. Jednak nadal musimy dążyć do tego, żeby poziom szkolenia i doskonalenia zawodowego w jednostkach OSP był lepszy. Musimy wypracować jakiś sposób, aby to weryfikować częściej. Musimy pamiętać, że duże grono druhów OSP to są ludzie bardzo młodzi, którzy dopiero uczą się tego rzemiosła pożarniczego i widać, to było widoczne na tych manewrach, bardzo widoczne to było, że jednak brakuje im tego doświadczenia praktycznego. Manewry są ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym i logistycznym, jednak warto je robić, choćby dlatego, że życie pisze bardzo podobne scenariusze, przyznają strażacy. Na pewno te manewry są potrzebne, czego dowodem był chociażby wypadek w tym roku w Zagórzu. Podobna sytuacja, którą ćwiczyliśmy w zeszłym roku, czyli wypadek autobusu na drodze powiatowej z udziałem obcokrajowców, kilkudziesięciu osób poszkodowanych. Dokładnie taka sama sytuacja miała miejsce w lutym tego roku i te działania, myślę, że przebiegły sprawnie. Za rok kolejna 8. edycja powiatowych manewrów ratowniczych.